Rodzimy się z klęską. Gdzie podział się honor, gdzie podziało męstwo? Wykrzyczmy to wszyscy z podniesioną pięścią. Dzisiaj liczy się dla nas tylko zwycięstwo. Niestety zbyt często rodzimy się z klęską. Gdzie podział się honor, gdzie podziało męstwo? Wykrzyczmy to wszyscy z podniesioną pięścią. Dzisiaj liczy się dla nas tylko zwycięstwo. Gdy wydawali nas na świat, nikt nam o tym nie wspomniał, że życiowy szlak to przecież jedna wielka wojna. Każdy dzień to pieniądz, bitwa, potyczka, a armia walczących po obu stronach liczna. A ty licz na siebie, nie patrz na innych. By przetrwać tą nawałnicę, musisz być silny. Tekst prawilny, lecz on ma taki być. Musisz się obudzić, by pełnią życia żyć. Uważaj, z życiem cienka nić nas łączy, więc omijaj lasy zdradliwych cierni i kłączy. Mocnych pnączy, które ranią i wiążą. Miej w dupie te sępy, co nad głową krążą. One dążą do tego, byś porażkę odniósł. I chociaż jest ciężko, chociaż pień podniósł. Nos, twarz twą smaga deszczem i gradem. Zaciśnij zęby i pomyśl, dam radę. Niestety zbyt często budzimy się z klęską. Gdzie podział się honor, gdzie podziało męstwo? Wykrzyczmy to wszyscy z podniesioną pięścią. Dzisiaj liczy się dla nas tylko zwycięstwo. Niestety zbyt często budzimy się z klęską. Gdzie podział się honor, gdzie podziało męstwo? Wykrzyczmy to wszyscy z podniesioną pięścią. Dzisiaj liczy się dla nas tylko zwycięstwo. Mam już trochę lat na karku i przeżyłem wiele. Wiem mniej więcej, kto jest mym wrogiem, a kto przyjacielem. Wiem, jakie mam życiowe cele i marzenia. I wiem, że w sekundę może się to wszystko pozmieniać. Czasem życie idzie jak po grudzie, bo albo los podkłada kłody, albo inni ludzie. Niby wszystko masz zaplanowane, jesteś losu panem, a tu trach i pozamiatane. Nie wiesz, co jest grane? Takie życie, właśnie od niego dostałeś klapsa w potylicę. Leżysz i kwiczysz, KO, game over. Sęk w tym, że ja właśnie wbijam tobie w głowę, że to nie koniec. Wstań, odczyń zy. Każdy powinien wiedzieć, że ma na życie wpływ. Dzięki swoim rymom jestem przy tobie blisko i szepczę ci do ucha, możesz wszystko. Niestety zbyt często godzimy się z klęską. Gdzie podział się honor, gdzie podziało męstwo? Wykrzyczmy to wszyscy z podniesioną pięścią. Dzisiaj liczy się dla nas tylko zwycięstwo. Niestety zbyt często godzimy się z klęską. Gdzie podział się honor, gdzie podziało męstwo? Wykrzyczmy to wszyscy z podniesioną pięścią. Dzisiaj liczy się dla nas tylko zwycięstwo. Najlepsze momenty, ja wiem, to już nie wróci. I zdaję sobie sprawę, że to prawie wszystkich smuci. Te lata świetności, gdy był niepokonany. Wtedy, gdy sam na sam, to nie były pewne bramy. Te wszystkie różne, z łatwością wyłapywane. Napastnicy się modlili, by piłka trafiła w bramę. Ale tam stał on, nasz Kasia w świetnej formie. Jego statystyki nie mieściły się już w normie. Miał nadludzki refleks, każdy szczowy i mowo śmiało. A goli, które puścił, było wtedy bardzo mało. Wszyscy ludzie bili brawo, plakaty ściany zdobiły. Każdy młody bramkarz chciał jak on z całej siły. I każdy nosił puchary, bo w końcu był kapitanem. Czy to w klubie, czy w repce, był tym najważniejszym panem. Telewizja i media zawsze go rozkwitywały, bo chcieli mieć wywiad z tym, co wszystkie łapą strzały. Ale lata mijały i ta forma się kruszyła. Refleks był coraz gorszy, opadała jego siła. Chociaż był wciąż świetny, to już nie był tak wspaniały. Coraz częściej widzieliśmy, kiedy wpuszczał jakieś strzały. Ciągle bronił trudne piłki, lecz pomyłki się zdarzały sam na sam. Od tej pory już czasem wpadały, że fąfał wciąż rekordy, choć było widać zmęczenie. Ale to mu nie wadziło, by pokazać swoje siły. Tego roku tu się wszystko posypało. Iker jakby stracił mocy, prawie wszystko mu wpadało. Hiszpanie odpadli szybko, wtedy wszyscy się z nich śmiali. A największą winę na Ikera zwalali. Może mieli trochę racji, lecz niektórzy przesadzili. Bo wyzywać go od śmieci to przegięcie mojej mili. Może teraz jest gorszy, ale spójrzcie wstecz kochani. Kiedy stał na bramce, to pokład mu oddawali. Był idolem dla wielu, pewnie dalej nim zostanie. Nie możemy go oceniać po jedynej na życiu plamie. Teraz ma już swoje lata, chociaż nie jestem tak stary. Jednak trzeba to zrozumieć, czy znikać będą te czary. I mimo że gorzej, to nie będzie słabo bronił. Pewnie jeszcze kilka razy spytamy, jak on to zrobił. I choć wszystko ma swój koniec, to historia pozostanie. Iker był tuż idealnym, kogo każdy chciał mieć składzie. Mimo upływu lat, niech mu tego nie zabierze. Będzie miał piękne wspomnienia i ja w to głęboko wierzę. Trzeba wiedzieć jedno, oceniajmy po całości. W końcu każdy robi błędy, nie jest to powód do złości.
kariera, co rozwinęła się świetnie, lecz żeby się tak stało, Wojtek trenował konkretnie, będąc synem bramkarza, który bronił polskie bramki. Chęć sukcesu była większa, nie miał czasu na załamki. Wojtek trenował ciężko, by móc kiedyś być jak tata, wychowanek Agrykoli, lecz to nie był klub na lata. Był tam niecały rok i zaczął trenować w Legii, miał wtedy 15 lat i rzadko słyszał o Belgii, bo jak na obecny wiek Szczęsny bronił wyśmienicie. To co stało się rok później odmieniło jego życie. Miał tylko 16 lat, kiedy zgłosił się Arsenal. Wziął Wojtka do swojej szkółki, by wzmocnić przyszły Arsenal. Zobaczyli w nim przyszłość, chcieli pomóc mu w rozwoju. Rozwijał się tam szybko, nie potrzebując postoju. Wszystko było zbyt piękne, więc Pek dał o sobie znać. W wieku 18 lat Szczęsny nie mógł długo grać. Wojtek złamał obie ręce podczas ćwiczeń siłowych. Musiał szybko się podnieść, aby doznać wrażeń nowych. Szybko wrócił do siebie, poszedł na wypożyczenie, gdzie w trzecioligowym Bradford coraz mocniej wierzył w siebie. Znów został doceniony, gdy wrócił do Arsenalu i przez nieszczęście kolegi Wojtek dostał się do raju. Przy kontuzji Fabiana dostał szansę w pierwszym składzie z Manchesterem United. Miał miejsce w pierwszej obsadzie. Wtedy pokazał klasę i zasiadł w składzie na stałe. Kiedy stawał na bramce, często przypominał skałę. Bronił niesamowicie, mimo tak młodego wieku, chociaż brak doświadczenia czasem taką skałę przekuł. Zdarzały się bobole albo niepotrzebne nerwy. Mimo tego nasz Wojtek i tak w klubie był niezbędny. W 2014 zdobył złote rękawice. Czasem gdy dostał dodanie, dawał poniesie technice. Więc jaki był z nim problem, że już nie gra w Arsenalu? Skoro był wyśmienity, czemu dziś nie gra w Realu? Już wam wszystko tłumaczę, to było przez papierosy. Szczęsny lubił zapalić i szły na niego donosy. Tak prosił go o to, by nie niszczył swej kondycji, bo jeśli będzie palił, będzie w gorszej dyspozycji. Do tego doszły nerwy, po kilku głupich babolach Wojtek wyleciał z bramki, taka była jego dola. Węgier nie dał mu szansy, więc Szczęsny poszedł do Romy. A tam od pierwszych spotkań był jak nowo narodzony. Był bohaterem meczów, bronił wszystko co popadło. Kiedy on stał na bramce, to rzadko coś do niej wpadło. W Rzymie jest uwielbiany i raczej tam pozostanie, bo jego specjalizacją jest napastników nękanie. Dziś ma 26 lat, więc jak na bramkarza mało, a już w piłkarskim świecie często się o nim słyszało. Bo to uzdolniony gracz, chociaż czasem zbyt nerwowy, ale co by nie mówić, to jest bramkarz zawodowy. Niech rozbije się dalej i wciąż zaskakuje ludzi, bo żeby się tu znaleźć, musiał sporo się natrudzić.